Cześć wszystkim, witam was serdecznie na moim kanale YouTube. Jestem Michał N, a to jest miejsce, gdzie razem będziemy odkrywać tematykę kanałów, różnego rodzaju tematy o życiu, przemyślenia i tym podobne. Czeka nas mnóstwo ciekawych filmów, inspirujących treści i świetnej zabawy. Nie zapomnijcie zasubskrybować, kliknąć dzwoneczka i zostawić łapki w górę, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja się nazywam Michał N, a my znajdujemy się na kanale Przemyślenia Vlog. Cokolwiek się stanie, to się stanie. Są dni, kiedy byłeś dla wszystkich, ale ci wszyscy nie byli dla ciebie. Są też dni, w których coś w tobie pęka i zaczynasz rozumieć, że już wystarczy proszenia i nadskakiwania i powtarzania wciąż tych samych rzeczy. Wtedy zaczynasz rozumieć, że jeżeli sam nie zaczniesz dbać o siebie, nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Mam dość, że ludzie mnie oceniają oraz krytykują za wszystko. Odejdź od tych, którzy cię poniżają. Zamknij drzwi przed tymi, którzy cię nie szanują. Podziękuj, że mogłeś poznać prawdę o tych, którzy cię okłamują. Nie możemy zmusić ludzi, żeby nas wybrali. Naprawiam siebie, bo rozumiem, że czasem ja też jestem problemem. Tą wiadomość dla ludzi, których już nie ma w moim życiu. Nigdy nie szukam utraty nikogo. Wręcz przeciwnie, zawsze boję się utraty ludzi. Więc jeśli cię straciłem, to znaczy, że zraniłaś. Zraniłeś mnie do punktu, którego nie mogłem tolerować. Jeśli cię straciłem, to dlatego, że zdecydowałeś się odejść. Jeśli cię straciłem, to dlatego, że nie zmieniłeś się lub zastąpiłaś mnie. Jeśli cię straciłem, to dlatego, że dałem ci milion szans. Nigdy nie robię pierwszego kroku, tracąc kogokolwiek. Czasami najpotężniejszym stwierdzeniem, jakie możesz wygłosić, jest ciche wyjście i odejście. Jesteśmy poza etapem próbowania, dogadywania się z tymi, którzy wiedzą, co robią, ale decydują się to zignorować. Jesteśmy poza etapem, kiedy ktoś konsekwentnie lekceważy twoje samopoczucie. Czas na priorytety. Dla własnej przestrzeni i energii przykre jest to, że w trudnych chwilach nie masz z kim porozmawiać. Choć grono znajomych liczne, gdy potrzebujesz uwagi, najczęściej zostajesz sam. Warto czasem ukryć się przed wszystkimi. Dowiesz się wtedy, kto tak naprawdę cię szuka, komu zależy, kto tak naprawdę chce zrozumieć i być z tobą na dobre i złe. Nie zaskakuje mnie już, jak źli potrafią być ludzie. Przeraża natomiast, jak długo potrafią się maskować. Idź o własnych siłach. Nie licz na nikogo, zawsze z podniesioną głową idź, zawsze swoją drogą. Osoba, do której dzwoni się płacząc, a kończy rozmowę śmiejąc, to takiej życzę każdemu. Pewne jest, że w końcu nadejdzie taki dzień, kiedy to niektóre osoby pożałują, że tak źle potraktowały ciebie. Karma wraca. Traktuj ludzi tak, jak chcesz, żeby cię traktowali. Rozmawiaj z ludźmi tak, jak chcesz, żeby do ciebie rozmawiali. Na szacunek się zasłuży, a nie na wymuszenie. Na szacunek trzeba zasłużyć, nie kupować. To się nigdy nie zmieniło. Uważaj na relacje z ludźmi bez inteligencji emocjonalnej. Nigdy cię nie zrozumieją, wszystko spersonalizują i nigdy cię nie usłyszą ani nie zobaczą. Uważaj na relacje z ludźmi, którzy nie potrafią regulować swoich emocji. Zawsze będziesz na łasce ich złości i złego nastroju. Uważaj na relacje z ludźmi bez samoświadomości.
oni nie mają pojęcia, jak ich zachowania wpływają na otaczających ich ludzi, więc tylko kwestia czasu, zanim stanie im się krzywda. Uważaj na relacje z ludźmi bez empatii, nigdy nie zobaczą i nie będą się przejmować tym, jak się czujesz, jeśli nikt ci nigdy nie powiedział. To ja mówię ci teraz. Szukaj w swoim życiu ludzi z inteligencją emocjonalną, samoświadomością, empatią i umiejętnością regulowania swoich emocji. Inaczej będziesz na łasce ich dysfunkcji i zapłacisz cenę za ich niedojrzałość i brak rozwoju. Autor nieznany. Zatrzymajmy się na chwilę w refleksji nad kruchością naszego życia. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, a zarazem bardziej kochajmy tych, którzy nam pozostali, żeby potem nie żałować chwil, które mogły być, a nie były. Boli, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś dla kogoś tak ważny, jak myślałeś, że jesteś. Dobrze jest mieć choć jeden adres, pod który zawsze można pójść i mieć pewność, że zostanie się przyjętym. Dobrze jest mieć również choć jeden numer telefonu, pod którym zawsze ktoś jest, odezwie się bez względu na porę, bez względu na wszystko. Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał. Czasami spotykamy na swojej drodze osoby, które próbują wprowadzić negatywność do naszego życia. Ich działania mogą być frustrujące, ale pamiętajmy, że to my decydujemy o tym, jak na to reagujemy. Ignorowanie ich złośliwości i skupienie się na pozytywnych aspektach życia to najlepsza odpowiedź. Zachowujemy spokój i radość, a oni tylko będą się denerwować. Życie pozwala nam czasem doznać wiele chwil szczęścia, ale stawia też przed nami wiele zadań i wyzwań. Czas płynie, życie toczy się dalej. Cóż, nauczyłem się już, że w życiu naprawdę piękne są tylko chwile. Dlatego doceniam każdą chwilę. Moje szczęścia to takie małe okruchy, ale nie istnieje przez to mniej. Wszystkie dały mi dużo doświadczeń i przede wszystkim bezcennych wspomnień. Wyciągnąłem z nich wiele wartościowych wniosków, no i bardziej poznałem sam siebie. No właśnie, skoro miałem tak wiele, a zarazem niewiele tych pięknych chwil, to wciąż czekam z niecierpliwością na jutro. Życie nie kończy się przecież z dniem wczorajszym. Pozwala nam doznać za każdym dniem czegoś nowego, ale tylko od nas zależy, w jaki sposób to wykorzystamy. Ja już tylko bardzo dobrze wiem, że czasem dla jednej chwili warto żyć, a potem? Co będzie potem? Tego nikt z nas przecież nie wie. To bzdura. Kiedy ktoś ci mówi, że przyzwyczajasz się do braku pewnych osób w twoim życiu, kiedy kogoś kochasz, lubisz, to się nie przyzwyczajasz. Uczysz się jedynie żyć bez tej osoby, z tęsknotą w sercu i głową pełną wspomnień. Nie bierz na siebie winy za to, że ktoś nie potrafi cię docenić. Ból nie jest tym razem w moim ciele, lecz w mojej duszy. Chcę być kochany właściwie albo pozostawiony w spokoju, a nie gdzieś pomiędzy. Przyjdzie w twoim życiu czas, kiedy niektórzy ludzie będą żałować, dlaczego źle cię potraktowali. Uwierz mi, to na pewno nadejdzie.